teraz chciałem o eksport jeszcze spytać. Zresztą trochę rozmawialiśmy też o początkach tego eksportu, też piękny wątek, ale pan też się przyczynia do tego sukcesu eksportu lodów z Polski. I jak popatrzymy na 2021 rok, to wolumen eksportu lodów z Polski zwiększył się o 17% do 112 tysięcy ton. W okresie ostatnich 5 lat wzrósł o 124%. Wartościowo wygląda to jeszcze bardziej imponująco, bo mamy wzrost odpowiednio na poziomie 22 i 168%. Eksportujemy głównie na dojrzałe rynki europejskie, do Unii Europejskiej jest to 88% wolumenu, ale na liście odbiorców są tak egzotyczne kraje po wszystkich de facto kontynentach, jak Kolumbia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Izrael czy Gambia. Co sprawia, że lody z Polski odnoszą taki sukces w eksporcie? W ogóle polska żywność jako cała jest bardzo dobrze odbierana na świecie. Na szczęście nie mamy jeszcze tyle tej chemii, jeszcze metodami tradycyjnymi jest to prowadzone, ale również, że jesteśmy konkurencyjni cenowo, bo tak jak wspomniałem wcześniej, mamy nowoczesne zakłady o dużych wydajnościach. Polska myśl techniczna też modernizujemy, robimy i ten produkt jest konkurencyjny. A z drugiej strony też należy pamiętać, że też produkujemy na zachód dużo tych obcych marek, które są zlecane w Polsce, bo nie będę wymieniał nazw firm, ale one są w Polsce, są prawie w całej Europie. Nawet już na drugą półkulę wchodzą. Także, że tutaj, jak mamy dobrego dostawcę i jesteśmy usatysfakcjonowani i z produktu, i z ceny, no to zlecamy. I to jest... No ale o tą receptę też pytamy. No nie? Tak, tak, tak. I także... że tutaj, a każdy się stara, żeby jakoś to było niedobrze, ale bardzo dobrze. Ale na sekundkę jeszcze, no historyk się we mnie odzywa, wrócę do przeszłości. Pamięta tak. Pan pierwszy kontrakt zagraniczny, pierwszy eksport, pierwszą transzę i gdzie to było? To było do Sojuza wtedy, do Związku Radzieckiego. To już była Rosja, przepraszam. A, czyli to po 90 roku. Tak, po 80 latach to nie było mowy, żeby eksportować. Myśmy prosili Boga, żeby był jakiś cukier, żeby zdobyć surowce, bo wtedy głównie walka chodziła o to, bo tak jak wspomniałem wcześniej, rynek tak, był... Żeby w ogóle wyprodukować. Tak, był problem wyprodukować. Panie prezesie, to skoro tak już pochwaliliśmy polskie produkty, czy powiedzieliśmy o tym, jak są chwalone, jak jest chwalona polska żywność, między innymi lody za granicą, no to trochę paradoksalnie brzmią wyniki z Polski, bo przeciętny konsument w Polsce spożywa rocznie 5,5 kg lodów, czyli zdecydowanie mniej niż mieszkańcy Europy Zachodniej, Skandynawii czy USA. Belgowie 12 kg, Szwedzi mniej więcej 15, Stanach Zjednoczonych konsumpcja jest 4 razy większa niż w Polsce. No może te 4 razy to aż przesada, prawda, ale widzimy po Amerykanach, no ale na pewno jest większa i powinna być. Co decyduje, co mogłoby zdecydować o wzroście tej branży w Polsce? Tak jak powiedziałem wcześniej, to jest kategoria produktu, którą zdecydowana większość Polaków akceptuje, lubi. No ale to jest tylko 5,5 kg wciąż, prawda? Jest to już aż 5,5 kg, bo niedawno jeszcze pamiętam, jak pierwsze badania już były ilościowe, to było 3,5 litra w zasadzie. Bo, nie wiem, podane jest tu kilo, ale lody się... przyjmuję miarę litry, bo nieskromnie powiem, że nasze lody, przykładowo litr waży 70 parę deko do 80, a inne lody na przykład 45 i 50. Także że tutaj, ale wracając... Przeczytaliśmy te informacje między wierszami, tak. Wracając do pytania, to
co byśmy nie mówili, my rośniemy. Rośniemy. Dostępność jest, bo już lody są dostępne, ale jeszcze nie mamy tego nawyku, bo jak oglądamy na przykład amerykańskie filmy, bardzo często siedzi dana osoba, ma kubeł lodów i ja to ktoś u mnie w firmie nazwał, wiosłuje cały czas, zajada. A z drugiej strony również zasobność portfeli. I ta jeszcze ta taka psychoza, że lody jada się latem tylko. Lody się jada na okrągło. Lody są wspaniałym deserem. Lody nawet zdrowotnie, tak jak wspominałem wcześniej, że z tych produktów, które dzieci na przykład, jak nie lubią mleka, są takie. No to lody jak zje, no to poprzez duży wkład tam udział jest mleka. Ale panie prezesie, to wasza branża też się do tego ostatnio przyczynia, bo ja pamiętam, jeśli chodzi o takie punkty stacjonarne, sprzedaż lodów, że no, kupuje się i idzie się z tymi lodami, nie tę sprzedaż w sklepie. To przez długie lata było po prostu tak, że te lodziarnie były zimą zamknięte, prawda? Tak, w tej chwili, przynajmniej w Warszawie, ja widzę, że one są otwarte i to też zmienia pewnego rodzaju przyzwyczajenie. Tak. Ale chciałem zapytać o to, czy nie będzie takiego przykrego zderzenia tej branży pana ze ścianą, bo nawyki to jest również to myślenie o tym, że jak najmniej cukru, jak najmniej tłuszczu, prawda? Czy tutaj te nowe przyzwyczajenia konsumentów nie będą limitowały rozwoju branży? Nie, no my jesteśmy, nasza firma, bym powiedział, bardzo innowacyjna. Z racji tej, że chyba pierwsi, nie chyba, tylko na pewno w Polsce, wprowadziliśmy tak duży asortyment. Bo przez lodziarnie, co rusz, są w lodziarniach nowe smaki. W sumie my wykreowaliśmy w zasadzie na polskim rynku wiele smaków, które później oczywiście konkurenci nasi powtarzają. I niektóre się przyjmują, niektóre nie. Ale jest to już grubo ponad 100 smaków lodów. Także tutaj jest ta oferta i z drugiej strony my mamy możliwość, z dużym szacunkiem do wszystkich firm badawczych, my mamy bezpośredni styk z klientem i my na bieżąco widzimy, które smaki ludzie kupują chętniej. Potem oczywiście po jakimś czasie je również w opakowaniach półlitrowych czy litrowych sprzedajemy. Także, że my na bieżąco wiemy prawie, co się dzieje i kwalifikujemy. Także, że tutaj no, czas, jeszcze raz czas, no i większa promocja musi również być. I ludzie muszą, no jednym słowem, nie tylko w okresie lata, gdzie też pogoda jest głównym czynnikiem. Głównym czynnikiem pogoda, no bo jak deszcz leje, no to niestety... No, nie da, można się schować i po prostu no zjadać lody. No oczywiście, że się... Nie trzeba przekonywać. Mnie też nie. Panie prezesie, ale to a propos promocji, to damy panu szansę na taką wyjątkową promocję. Konsument Zbigniew Grycan. Jakie lody Grycan lubi najbardziej? Konsument Zbigniew Grycan z racji swojego wieku, ale nie tylko wieku, je lody takie, jak jadał x lat temu, ale to nie tylko konsument Zbigniew Grycan, najwięcej się produkuje i sprzedaje lodów waniliowych, śmietankowych, czekoladowych, truskawkowych. Klasyka. Tak, no klasyka pełna. Oczywiście jest wiele smaków, gdzie z przyjemnością zjadam, ale najbardziej te stare, tradycyjne smaki. Do klasyki jeszcze wrócimy, natomiast ja bym też chciał wrócić do tego, co pan przed chwilą powiedział o zasobności portfela.
tutaj porozmawiać o rosnących kosztach, bo widzimy, że od kilkunastu miesięcy one bardzo dynamicznie rosną. I też, żeby oddać skalę, tutaj parę przykładów. Ceny śmietany i śmietanki na początku maja były o 26% wyższe rok do roku. Odtłuszczone mleko w proszku 62%. Cukier w marcu było 20% droższy rok do roku. Oczywiście rosną też koszty energii, pracy, gazu, opakowań i tak moglibyśmy tutaj dalej wymieniać. Naturalnie trzeba się spodziewać, bo pan musi kalkulować, żeby koszty z przychodem, żeby ten zysk wygenerować. Wzrosty cen samych lodów. Jaką skalę podwyżek pan planuje? A z drugiej strony też trochę takie pytanie szersze. Innymi słowy, że tak powiem, jaka jest elastyczność cenowa produktów lodziarskich? A ja jeszcze dodam, skoro wymieniłeś te wszystkie czynniki wzrostu cen, chciałem zapytać jeszcze precyzyjnie o podatek cukrowy, na ile wpłynął? No my akurat jeszcze nie kwalifikujemy się tak z tym podatkiem cukrowym, pomimo wszystko jest mały udział. Nasza firma na przykład przerabia ponad 200 ton rocznie owoców. I my staramy się, i nie tylko staramy, ale tak faktycznie jest, że my wszystko robimy z naturalnych składników. Dam prosty przykład. Przez lata nigdy w mojej firmie nie było lodów niebieskich. Uważałem, no to nie oszukujmy się, chemia. Takiego koloru w przyrodzie. No jak? No smerfy, no tak. Nie, ale czekaj. Barwione storczyki. Nie, no. Ale doszliśmy do tego, że kolor spirulina. Spirulina. I tutaj na Dzień Dziecka pierwsze lody niebieskie ku uciesze dzieciaków i nie ukrywam, że to wynikło już nie z badań konsumenckich ani bezpośredniego styku w lodziarniach, tylko nasze moje wnuki czy nasze wnuki, no lody niebieskie. I to była inspiracja, no i właśnie i naprawdę one są naturalne, barwione spiruliną. To w dniu, kiedy nagrywamy, mamy rocznicę pojawienia się ich na rynku. Tak, że tutaj, ale mówiąc o kosztach, niewspółmiernie. Wszystko, jeden z naszych dostawców, rozmawiałem z nim, mówię, co wy tak szalejecie i tak dalej. On oczywiście z przymrużeniem oka, ale faktycznie to się zaczyna dziać, że mówi, cena dnia będzie. Firmy, i to poważne firmy, mamy podpisane kontrakty, zmieniają ceny. Prawnicy już wchodzą. No i to jest trochę na głowie wszystko postawione. Nie mówiąc już o różnych daninach, które dodatkowo doszły, gdzie w ogóle w biznesplanie nie przyjmowało się tego. Kursy walut itd., itd. Ale nie jesteśmy tu do narzekania. Ja jestem optymistą. Ale ile te lody podrożają u pana? Podrożają? No. Dzisiaj nie mogę powiedzieć, my skokowo to robimy, ale nie jest też tak łatwo ceny podnieść, bo mamy umowy. Mamy kontrakty. Jest umowa, trzeba... No, ma punkt odniesienia. Tak, honorować. No, nie jest łatwo, powiem tylko tyle. A pod kątem elastyczności cenowej, jak pan ocenia, na ile te nasze portfele, które też nomen omen i przez inflację, i przez kolejne daniny też się kurczą, jak pan ocenia, na ile one faktycznie tutaj będziemy ograniczać? No bo jakby no, w tym kierunku pytanie zmierza. Konsumpcję takich no, niepodstawowych dóbr, no bo mimo wszystko kategoria lodów nie będzie tym dobrem spożywczym podstawowym. Na pewno będzie mniejsze zapotrzebowanie i będzie, no tu trzeba zdać sobie sprawę, że ludzie będą oszczędzać, a matka dziecku nie da na dwie, trzy kulki, da na jedną.
I to jest, no i wszystko zależy od tego, jak rynek się zachowa, ale to już my na to wpływu nie mamy. Ja sądzę, że panowie również nie mają wpływu. No tak, ale rozumiemy, że to będzie wyglądało w ten sposób, może wyglądać w ten sposób, że jedne marki odczują te zmiany mocniej, inne słabiej. Panie prezesie, według danych Nielsena, to jest maj 2021, czyli już parę miesięcy temu, segmenty lodów, segmenty sprzedaży wyglądają tak. Familijne desery 40% wartości, formaty impulsowe 52%, multipaki 8%. To oznacza, że impulsowych lodów sprzedano o 1/5 mniej. Familijnych więcej o 3%, natomiast lodów multipaków więcej o 65%. Czy można powiedzieć, że to jest format, który się zdecydowanie przyjął, czy to jest jakaś chwilowa sytuacja i ewentualnie te nasze trudne czasy związane z pandemią, czy związane w ogóle ze wzrostem cen, jaki jeszcze nowy trend wykreowały, który raczej z nami zostanie? Ten wzrost multipaków, no to jest procentowo duży, ale z małego pułapu. No tak. Także, że to jak załóżmy jest... To tak jak ten spadek impulsowych może. Tak. Również należy pamiętać, że spadek impulsowych też tu pandemia wchodzi w grę, bo na ulicy nie można było lizać. Bo jak panowie wiecie i z praktyki, przy kasach są ustawione zamrażarki i tam są lody impulsowe. Sama nazwa, impuls, od razu, wyciągam je. A tu nie dało rady. Lody familijne, no, do domu były zakupywane bardziej może z racji tej, że na tej ulicy czy tego impulsu. Także ten rynek, no boję się, że jestem wręcz nawet przekonany, że będzie taki trochę przez najbliższe 2-3 lata, chciałbym, żeby rok, zanim ta też geopolityczna strona się nie uspokoi i no, nie będzie takich wzrostów dużych. A myśli pan, że sprzedaż wedlingowa jest jakimś trendem? To też jest impuls, prawda? Można no, to tak, urządzenie jest ustawić to wszędzie. Impuls, ale w skali całej to nie jest minimalne. To jest minimalne, to nie jest duże. To jest, kiedyś było takie hasło, frontem do klienta w dawnych czasach, a tu nagie haki wisiały, przepraszam za... Ale, i to jest dostępność. Oczywiście tam w skali całego kraju to jakaś ilość jest, ale nie jest to największy kanał